Wicepremier Beata Szydło po raz kolejny odwiedziła Tarnów. Jej zdaniem tylko dobra współpraca samorządu lokalnego i wojewódzkiego zagwarantuje właściwy rozwój miasta. Naszym celem jest to, by cała Małopolska rozwijała się, piękniała i oczywiście, żeby to było związane z tym, że każdy z nas, mieszkańców Małopolski, będzie mógł tutaj, w swoim województwie, w swoich miastach mieć poczucie tego, że jesteśmy wspólnie gospodarzami i tutaj w tym regionie są dla nas wszystkich świetne perspektywy. I taki program, Szanowni Państwo, ma również pan Kazimierz Kobrowski, który chce razem z nami, razem z rządem, razem z samorządem województwa realizować tutaj dla Tarnowa wielkie projekty, które pomogą nie tylko w rozwoju miasta, nie tylko będą powodowały, że gospodarczo Tarnów będzie się rozwijał. Bardzo proszę mieszkańców Tarnowa, którzy poparli mnie w pierwszej turze, gdzie uzyskałem naprawdę wysoki wynik, dziękując im za każdy głos. Proszę także wyborców, pana Tomasza Olczówki, proszę wyborców także i pana Seweryna Partyńskiego, aby poparli mnie w drugiej turze 4 listopada. Wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę taką większość w Radzie Miejskiej, a więc większość programową, nie tą koalicyjną, prawda, dla tylko pewnych zapisów dokumentacyjnych czy papierowych, ale przede wszystkim większość programową, która będzie taką swoistą, bardzo poważną ofertą dla mieszkańców Tarnowa. Proszę was, drodzy tarnowianie, o poparcie mojej kandydatury w dniu 4 listopada, tak jak do tej pory nie zawiodłem, możemy pójść razem budować ten Tarnów. Tarnów piękny, Tarnów odważny, Tarnów przyszłości. Tak pod względem gospodarczym, a także i pod względem kulturalnym. Zapraszam Państwa na wybory i proszę o oddanie głosu. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 4 listopada. Blisko 100 seniorów wzięło udział w Dniu Seniora zorganizowanego w tarnowskim oddziale ZUS. Seniorzy wzięli udział w prelekcjach i prezentacjach o różnej tematyce. Tematyka jest bardzo szeroka. Tematyka jest zarówno wolontariat, temat wolontariatu, temat pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, następnie pomoc osobom i tak naprawdę zabezpieczenie tych osób przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi, przed oszustami. To jest główny temat, bezpieczeństwo naszych seniorów. Emeryci mogą skorzystać z wielu porad, a również mogą dowiedzieć się o działalności na przykład mojej organizacji, gdzie mogą wiedzieć, że mogą korzystać z wycieczek, z kąpieli, z wyjazdów sanatoryjnych, jakichś spotkań, tego typu rzeczy. Ja myślę, że to jest ważne, a ponadto i chyba rzeczą najważniejszą jest to, co powiedziała pani dyrektor, bezpieczeństwo naszych emerytów. Dzisiaj chcieliśmy zrobić dla nich święto, zaprosić ich wspólnie i wspólnie z nimi przedyskutować tematy, które świadczą o ich aktywności, zaangażowaniu w życie społeczne i chcieliśmy poznać ich oczekiwania i równocześnie zaprosić ekspertów, którzy pomogą w tej działalności, w tej aktywności seniorom. W Tarnowie Dzień Seniora w ZUS odbył się po raz trzeci. Zaawansowana ciąża nie przeszkodziła 21-letniej mieszkańce Tarnowa i jej wspólnikowi zaplanować kradzież. W poniedziałek para pojawiła się na parkingu jednego z tarnowskich supermarketów. Mężczyzna pozostał przy samochodzie, a kobieta poszła na zakupy. W jej wózku znalazła się odzież, buty, artykuły spożywcze oraz elektryczna piła łańcuchowa. Wypełniony towarem wartym ponad 700 zł wózek pozostawiła przy drzwiach wejściowych, a sama jak gdyby nigdy nic opuściła sklep. Potem zaczekała na dogodny moment i gdy tylko drzwi wejściowe zostały otwarte, wypchnęła na zewnątrz wózek, na który czekał już 33-latek. Ich plan pokrzyżowała jednak reakcja ochroniarzy, na którego widok złodzieje porzucili łup i rzucili się do ucieczki. Powiadomieni o zajściu policjanci z komisariatu Tarnów Centrów rozpoczęli poszukiwania niedoszłych rabusiów. W krótkim czasie dzielnicowi zlokalizowali samochód i zatrzymali parę w miejscu ich zamieszkania. Obydwoje usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży, za który odpowiedzą przed tarnowskim sądem. Grozi im do 5 lat więzienia.
Fundacja Impuls Rozwoju zaprasza na koncert organowy z cyklu Między Dźwiękami Ciszy. Będzie to koncert nie tylko organowy, będzie również solistka Joanna Maria Kurek. Na organach zagra Jakub Kapała. Są to młodzi, zdolni muzycy z Tarnowa, którzy obecnie są studentami Krakowskiej Akademii Muzycznej. Zagrają bardzo urozmaicony repertuar, gdyż będą to utwory polskich kompozytorów, jak i zagranicznych. Serdecznie zapraszamy osoby w każdym wieku. Koncert odbędzie się w Bazylice Katedralnej w niedzielę 28 października o godzinie 16:00. Wstęp bezpłatny.